Nasza reklama przedstawia dobre uczynki, czyn każdego dnia. Takie jak prowadzenie wózka inwalidzkiego, pomoc w nauce, czy pomoc osobie starszej przy przejściu na pasach. Bardzo ładne uczynki. Jest? Podobało się? Uwaga! To by się nie było. Nasza reklama przedstawia. Więc tak, naszym głównym motywem przewodnim jest uśmiechnięta planeta Ziemia na tle smutnych buziek. Ma to oznaczać, że nawet jedna osoba może dzielić się radością z innymi. Chodzi tylko równie o to, żeby każdy mógł się być szczęśliwy. No. Powinien być po prostu szczęśliwy, nie zważając na to, jacy są ludzie dookoła. Powinno być się zawsze do życia. Ciekawostka. Czy wiesz, że 15 minut śmiechu zapewnia jedną minutę życia więcej? Super. Naprawdę gratulacje. Uwaga, start! 3, 4. Zapraszamy do reklamy. Keep calm and chodź na EUD. Miejsca ograniczone. Poznaj się z nami, 100% wiedzy. Wyjdziesz uczniem, wyjdziesz profesorem. Udział w zajęciach całkowicie za darmo. Polub nas na Facebooku. Najlepsi wykładowcy i wolontariusze oraz przystojny kamerzysta, przepraszam bardzo. Tak? No to koniec reklamy. Czy podobała się? Uwaga! Nasz temat to był zdrowy tryb życia. Nie pij Coca-Coli, nie jedz hamburgerów. Ćwicz na WF-ie, uprawiaj inne sporty. Nie jedz w McDonaldzie oraz w KFC. Nie pal papierosów, nie pij alkoholu, bo to szkodzi wątrobie i płucom, grubolu. Można jeść warzywa, na przykład pomarańcza, banany, melony, pomarańcza, arbuzy, kurczaka, czereśnie, a nie wolno jeść, pić i jeść Coca-Coli, czekolady, hamburgerów, nie wolno chodzić do McDonalda oraz palić papierosów. Powracając do tematu, jeżeli kurczak jest owocem. Prezentowali Piotr Smołka, Zanna Ciołczyk, Jakub Zakłos. Dziękujemy. Gratulacje. No, czas start. Odrobiłeś zadanie domowe? Zaraz je zrobię. Gasz już 5 godzin. No jeszcze chwilkę. Chodź, idziemy na dwór. Zagramy w piłkę nożną albo pójdziemy jeszcze po innych kolegów. Nie chcę mi się. Wolę pograć na komputerze. Super, to teraz pełna reklama. Nasze hasło brzmi: wyloguj się, przyjdź do rzeczywistości. Czyli żebyśmy wyłączyli komputer i wyszli na dwór pobawić się z kolegami. Nasz plakat tutaj przedstawia komputer jako złego diabła, który nas nakłania do gry na komputerze i do złych rzeczy, nieodrabiania lekcji. Komputer jest takim samym uzależnieniem jak papierosy czy alkohol. Też nie wiemy, że na przykład po drugiej stronie może być po prostu jakaś dorosła osoba i może nas oszukiwać, że ma na przykład 7 lat, a może mieć na przykład 24. I skutki tych
tego grania na komputerze, to mogą być złe wyniki w nauce, brak przyjaciół albo agresja. I wyjść na dwór po prostu, bo na przykład jeżeli gramy, to nam nic nie da, a możemy się pobawić z przyjaciółmi, coś porobić, a nie tylko grać przed komputerem. Lepiej jest zagrać na dworze niż przed komputerem. No to super. Postraszyliście nas trochę. Podobało się razem ze scenką? W naszym plakacie to jest plakat, w którym jakby, jak widać, trzeba się trochę domyślić, o co chodzi, ponieważ nie na każdych reklamach pisze, o co dokładnie chodzi, tylko niektórych trzeba się wymyślić. Na przykład ja widziałam reklamę "Czy lubisz?". No, zaczynajmy. Tutaj są pokazane zamachy w Paryżu, jak terroryści mordują ludzi. W tych zamachach zostało zamordowanych 158 osób i tutaj jest przekreślona pięść i napis "nie dla przemocy". Poniżej widzimy scenkę dwóch ludzi, którzy nie wiem, się tam kochają, ale się lubią. W każdym razie jest tu tęcza i napis "friendship". No w sensie, że happy end czy coś takiego. No przyjaźń. No i to tyle. Super. Aktualne tematy na 3-4. Podobało się? Gratulacje. Dlaczego warto uczyć się języków? Języków warto się uczyć, ponieważ pomaga w znalezieniu dobrej pracy. Ale także pomaga w porozumiewaniu się z innymi. Oraz znalezienie dobrej szkoły. Będziemy tę reklamę nadawać w telewizji, radiu oraz na plakatach. A co macie na plakacie? Na plakacie mamy hasło "ucz się języków", flagi różnych krajów oraz język. Super. Czy podobała wam się ta idea? Maroko? Na 3-4? Maroko! Tutaj widzimy, że Ziemia jest smutna, ponieważ jest strasznie brudna przez śmieci, które jak na przykład wracamy ze szkoły i jak jemy batonika, to wyrzucamy nie do kosza, tylko po prostu na ziemię. I właśnie przez to Ziemia jest smutna, bo zwierzęta przez to umierają i po prostu ludzie też czasami giną. Ziemia powinna być czysta, bez śmieci. Bardzo ładne. Na plakacie widzimy ziemię, która płacze i ziemia, która jest radosna. Także przekazuje nam to, dlaczego nie powinniśmy zaśmiecać naszej matki ziemi. To co? Ostatni raz. Podobało wam się? Jeszcze. Jak nie? Brawo! Super. Jakie hasło? Nie śmieć, bo ziemi jest smutno. Tak, nie śmieć, bo ziemi jest smutno. Dziękujemy bardzo.